Black Friday w Jim Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%. Dzień dobry, Julia Przeździek, ze mną Adam Okliński. Dzisiaj chyba w zastępstwie, bo z tego co się dowiadywałam i było opublikowane, to miała być Esmeralda Godlewska. No tak, bardzo podobnie, jesteśmy do siebie identyczni praktycznie, więc jestem za Esmeraldę. A tak naprawdę 26 listopada w Szczecinie bije się z Normanem Parkiem. Tak, ja to doskonale wiem, ale zdziwiłam się po prostu, że dzisiaj jesteś tutaj ty. Czy ty wiesz co z Esmeraldą? Nie mam pojęcia, chętnie sam się dowiem. Dobrze, to może przejdźmy teraz do twojej walki z Normanem. Siedziałeś przy stole z jego ostatnim rywalem, czyli Popkiem. Jak się z tym czułeś? No co, Popuś fajną muzykę nagrywa, kibicuje mu i myślę, że z Cassio będzie dobra walka. A z Normanem czekam, jak się zobaczymy na żywo. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy będą dymy, czy nie będzie dymy, czy będziemy się ganiać po tej scenie i nie mogę się doczekać walki, nie? A myślisz, że da się uniknąć dymów, jeżeli jest Norman Park? Bo nie wiem, czy oglądałeś, zapoznałeś się z jego postacią wcześniej i ze wszystkimi konferencjami albo właśnie różnymi rozmowami. On nie potrafi spokojnie. No, może nie potrafić spokojnie, ja też raczej nie jestem spokojny, więc może być wesoło, tylko potrzebujemy tłumacza, bo ja tak tego jego irlandzkiego to mogę nie do końca kminić, więc może być śmiesznie, więc będziemy czekać, jak ktoś przetłumaczy, albo ja będę po angielsku kaleczył, ale będą jaja na pewno, nie? Będzie pałka bity, będzie leżał, będzie płakał. Widzisz, że ty taki niezaspokojny, to po swoim tacie jesteś. No, jakoś tak wyszło, nie? Że niedaleko pada jabłko od jabłoni. A za Amadeuszem Ferrarim miałeś okazję trenować? Nawet przed ostatnią walką mu tarczowałem, przygotował się u nas w klubie. Ja go rozgrzewałem właśnie do ostatniej walki. Z butami? Nie, z butami. Z butami jak bombę znokautował, to też się rozgrzewaliśmy i teraz z hejterem. Jak to było z tymi butami? Bo dalej jest historia niewyjaśniona. Kogo to był pomysł? Taty, czy może jednak ty tutaj zaaranżowałeś i w czym te buty miały mu pomóc? Myślę, że czy by były buty, czy by nie było butów, mógłby w klapkach wyjść i tak by znokautował bombę, więc to takie, wiesz, gadanie. Myślę, że to nie ma różnicy. Mógłby w klapkach wyjść i tak samo go pierdolnął. Dlaczego ty się zdecydowałeś na walkę właśnie w federacji freakfightowej? Dostałem propozycję i chętnie z niej skorzystam. Myślę, że Park to dobre dla mnie zestawienie i zarazem bardzo dobry sportowiec i showman, więc będzie dobra walka. Jak twój tata zareagował na to, że otrzymałeś taką propozycję i jak usłyszał, kto będzie potencjalnym rywalem? Co, miałem też propozycję z Bombardierem, niestety do tej walki nie doszło i zaproponowali, miałem dostać na początek, bo też dłuższy czas nie walczyłem, miałem przerwę i miałem dostać jakiegoś tam średniego zawodnika, ale dostałem chyba najmocniejszego, ale mi to pasuje. Pamiętasz rok temu, jak Bombardier walczył z Mariuszem Budzianowskim? Pamiętam, tak, i został szybko znokautowany, ale też pamiętam, jak znokautował szybko Stiflera i teraz też wygrał ostatnią walkę szybko przez nokaut, więc wadze ciężkie może być różnie, nie? A twój tata doradzał tobie, żebyś wziął tą walkę z Bombardierem, czy bardziej był skłonny temu, żebyś właśnie z Normanem zawalczył? Mój tata doradzał mi, że walczył z dużym... z nim wygrał, ale Irlandczyk też może być, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o samą walkę, jestem ciekawa, jak wyglądają przygotowania osoby, która siedzi w tym tak naprawdę na co dzień i jest to twoje normalne takie życie. Czy coś się zmieniło? No właśnie nic się nie zmieniło, cały czas trenuję, prowadzę też zajęcia dla ludzi początkujących i dla mnie to nie jest jakaś nowość. Myślę, że Norman też się przygotowuje i będzie w dobrej formie, bo musi być w dobrej formie. A jak zareagowali właśnie bliscy, może z klubu twojego albo rodzina, nie tylko tata, ale też inni bliscy, na fakt o tym, że ty też wkraczasz w te progi trochę bardziej niż tata, który do tej pory udzielał wywiadów, ale zazwyczaj jako trener właśnie tych wszystkich zawodników. A teraz będzie też miał okazję jechać na galę, gdzie będzie walczył jego syn. No, tata ze mną jeździł na gale sportowe, to teraz na frikowe, jemu to pasuje, mi również, ja też lubię przydymić, nie mam z tym problemów i nie mogę się doczekać konferencji, jak będziemy właśnie z Normanem Pałką sobie docinać. Gale sportowe to jest zupełnie coś odbiegającego, tak myślę, od freakfightów. Czy ty czujesz jakąś różnicę albo strach może przed tym, co nieoczekiwanego może się zdarzyć na takim wydarzeniu?
Wielki strach czuję. Bo tak ile jest. Wszystko jest od A do Z ułożone właśnie na takich galach sportowych, to tutaj są nieoczekiwane zwroty akcji. Jak widzimy na przykład zmiana zawodnika, tutaj Adam wkroczył za Esmeraldę Gozlewską na przykład. Tak, tak, tylko muszę sobie tu coś doczepić większego, o tak powinienem tu, i peruka, i będzie jak Esmeralda, a tak na poważnie, no co, no, ja lubię jak się coś dzieje, jak się odpierdala i jest wesoło, to jest też, może nie mój świat, ale... Ale ciekawe jestem, czy może cię pochłonąć bardziej niż ten sportowy? Chciałbym właśnie na tych galach się bić z zawodnikami, którzy prezentują też wysoki poziom sportowy i właśnie są showmanami, tak, że te dwie rzeczy dzielą i to by mi pasowało. Tak, z jakąś tam największą patologią to raczej bym nie chciał walczyć. Rozmawiałam ostatnio z Marianem Ziółkowskim, który też nie wyklucza takiej walki w Afrykach, ale powiedział, że raczej nigdy by mu jej nie zaoferował, a ludzie twierdzą, że z kim oni by go zostawili. Czy ty masz jakiś pomysł na rywala dla Mariana właśnie, czy ty może byś się podjął takiej walki? Słuchaj, Marian trenował u nas 8 lat albo 9 w klubie u mojego ojca. Mój ojciec go bardziej traktował jak syna, bardziej o niego dbał niż o mnie. Z Marianem się bardzo dobrze znam. Myślę, że Marian mógłby właśnie walczyć z takim Normanem Parkiem na przykład, że to by była fajna walka. Nawet mieli się chyba ze sobą bić w KSW, no i to też była fajna walka. A jak ty właśnie się czujesz, gdy twój tata jest twoim trenerem? Ja wiem, że to jest ciężkie, bo w sporcie, gdy jest rodzina, są emocje, to jest jeszcze gorzej. Trudniej jest się chyba pracuje z osobą tobie bliską, niż taką, która patrzy na ciebie nie z tej perspektywy ojca i osoby kochającej ciebie jak dziecko i znającej od dziecka. No, to nie jest łatwo na pewno, ale trzeba sobie z tym radzić i próbujemy to rozwiązywać jak najlepiej. No i co? Zobaczymy 26 listopada efekty tej współpracy. Myślałeś kiedyś o tym, żeby właśnie zaprzestać trenowania z tatą ze względu na to, że może to by było lepsze dla twojej psychiki? Czy lepsze dla mojej psychiki? Wiesz, ja to mówię tak z perspektywy tego, bo ja po prostu też siedziałam dużo lat w sporcie i wiem, jak to wygląda i wiem, jak to bywa ciężkie czasami, gdy rodzic po prostu, wiesz, chce aż za bardzo. No ja miałem przerwę, pracowałem w wojsku jako żołnierz zawodowy i praktycznie 4 czy 5 lat nie trenowałem tak regularnie na macie. Robiłem tam wiadomo jakąś siłownię, jakieś tarcze delikatnie, ale często wyjeżdżałem właśnie na jakieś poligony, jakieś różne inne zajęcia. Teraz wróciłem do sportu, tak bardziej można powiedzieć profesjonalnie, więcej trenuję. I dalej mam taką zajawkę, a przez pewien czas właśnie miałem takie coś, że nie chciałem przychodzić na matę, nudziło mnie to, wkurzało i nie miałem jakiegoś takiego ognia w sobie, a miałem dłuższą przerwę i teraz wróciło to wszystko, nie? Najbliższa walka KSW, Mariusz Podzianowski oraz Małet Kalidow. Kto jest twoim faworytem? Kto jest moim faworytem? No, wydaje mi się, że powinien wygrać Mamet, jest lepszy po prostu zawodnikiem, ale tak samo jak Mariusz pokazał z Materlą, że wszystko może się zdarzyć, może wygrać niby z lepszym zawodnikiem i wygrał. Tylko moim zdaniem Materla przybrał złą strategię, bo kopał się z koniem, stał w miejscu i próbował wymieniać ciosy, a Mamet będzie tańczył wokół Pudziana i po prostu wygra to. Dziękuję tobie bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo, pozdrawiam.